Jesteśmy na planie kampanii selloutowej dla marki Skoda. W ciągu tych najbliższych 2 dni skupiamy się na promocji 2 modeli samochodów, Kamiq i Karoq. Prezentujemy te samochody w bardzo nietypowy sposób, mocno ambientowy. Mianowicie wyświetlamy systemy bezpieczeństwa oraz inne atuty tych samochodów na ekranach LED-owych w formie animacji typograficznych. Dla mnie najciekawsze było to, jak przygotować animacje tak, żeby wyglądały dobrze, niezależnie od tego, jakie mamy ujęcie kamery. Szukałem inspiracji, które pozwalają mi na pracę razem z samochodem i ekranami LED-owymi w przestrzenny sposób. Są też pomysł na kubiki, które zwielokrotnione w kilku miejscach hali, które też jest bardzo graficzna, zaczynają działać trójwymiarowo. Odbicia tego wszystkiego jeszcze w mokrej nawierzchni, to wszystko sprawia, że wszystkie ujęcia stają się takie bardziej abstrakcyjne. Wykorzystując wózek, Action Arma i Cable Cam, staram się jak najbardziej zróżnicować ilość kątów kamery i uzyskać jak największą dynamikę. Staram się świecić głównie z zewnątrz, żeby zapewnić sobie jak najwięcej przestrzeni w środku. Wysłanie okien dużymi powierzchniami materiału dyfuzyjnego zapewnia nam stałe warunki podczas krótkich zimowych dni. Największym wyzwaniem podczas tworzenia kampanii dla Skody była praca z gigantycznymi, ciężkimi i nie do końca wdzięcznymi, jeżeli chodzi o technikalia, ekranami LED-owymi. Zarówno ich tekstura, jak i kolor sprawiał, że nie była to materia łatwa do opanowania. Natomiast po dniu pre-lightu udało się to okiełznać i efekt wyszedł bardzo, bardzo dobrze.